Witam was wszystkich. Zaczynamy dziś długo zapowiadaną serię oldschoolowych gier. Ktoś zaraz oczywiście powie, nikt nie chce oglądać starych produkcji, bo nie ma w nich nic ciekawego. A moim skromnym zdaniem sądzę, że co po niektórym przydałaby się taka mała dawka historii, w co się kiedyś grało i w sumie co kiedyś tylko było na rynku, także... Ale co ja tam będę wam opowiadać? Dziś moja pierwsza gra na platformie Commodore 64 o nazwie Taichi Tortoise. Więc na pierwszy rzut oka rzuca nam się oczywiście ekran powitalny. Nie było żadnego menu, jakiejś tam opcji zapisywania stanu gry, nie było poprawiania opcji graficznych, tylko duży, oczojebny napis tytułu gry, który zazwyczaj przysparza małe dzieci o epilepsję. Zaś do samego bohatera gry wcielaliśmy się tutaj o właśnie, jak sama nazwa wskazuje, w żółwia lądowego. I uwaga, Flamey będzie teraz uczyć was angielskiego. Tortoise to żółw lądowy, a turtle to żółw wodny. Zaraz ktoś powie, hej, czyli wojownicze żółwie ninja powstały od swoich wodnych przedstawicieli, na co ja odpowiem, tak, tak przynajmniej było chyba w oryginalnej serii z lat 80. Następne pytanie, czemu w ogóle nawijam o starej kreskówce? Patrząc na pudełko tej gry, może mając, nie wiem, 10 lat, miałem pewność, że właśnie kupię grę o wojowniczych żółwiach ninja, cały podekscytowany. Tak, tak, będę nimi grał, będę miał lasa, jakiś tam, nie wiem, nunchaka i tak dalej, ale nie, dali mi żółwia w imieniu Tai Chi, czy jakieś tam inne feng shui i kazali mi rozwiązywać zagadki, nie wiem, zbierając itemy znalezione na mapie. Któż by pomyślał? Tak czy siak, gra okazała się być strzałem w dziesiątkę. Pomimo, że nie było akcji ninja i tak dalej, stała się moją ulubioną grą z racji właśnie na, wiecie, Chiny, klasztory w tle, wiecie, będąc skrytym pod osłonami nocy, skacząc przez dziwne kulki, żurawie, smoki, burzowe chmurki i... Co tam jeszcze mieliśmy? A, właśnie, czymże byłaby platformówka na Commodore bez skaczących czaszek? Oh, fuck me, right? Anyone? Anyone? Dobra, mniejsza z tym. Co my tam jeszcze... A, właśnie, kontrolery. Gra była strasznie, ale to strasznie zaprogramowana, jeżeli chodzi o sterowanie. Pomimo, że mieliśmy do dyspozycji wyłącznie gałkę i dwa przyciski Fire, był problem ze skakaniem na platformy. Nawet emulując ten tytuł, miałem nie lada wyzwanie, by dostać się na zwykłej klawiaturze, na co po niektóre miejsca ukryte w grze, także no, istna, ale to istna masakra. No i to by było chyba na tyle z tej krótkiej recenzji. W deskrypcji filmu oczywiście znajdziecie nie tylko link do emulatora z grą, ale również opisy, które pomogą wam rozwikłać zagadki, z którymi, miejmy nadzieję, wam się przyjdzie zmierzyć, o ile będziecie chcieli ściągnąć grę. Na końcu filmu oczywiście dla wytrwałych specjalna niespodzianka, także zachęcam do obejrzenia tego krótkiego materiału jeszcze, a póki co zostawiam was repetytywnej, ale jakże wspaniałej ścieżce dźwiękowej. A, i zapomniałbym jeszcze o żyjącym Hitlerze. Zit Heil! Hej, Hitler! Dzięki wielkie.